jest to już czwarty kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. W kongresie weźmie udział około 350 osób. To są głównie ginekolodzy, ale też urolodzy, również spora grupa fizjoterapeutów. Wszystkie te profesje medyczne zajmują się leczeniem chorób uroginekologicznych, czyli nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej. Kongres jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne, którego przewodniczącym jest równocześnie kierownik kliniki uroginekologii naszego wydziału, pan dr Szymanowski. Jest to bardzo ciekawy temat i bardzo wartościowy również z punktu widzenia leczenia pacjentów.